Witajcie, mili goście, na moim stryżku, w moim domku na drzewie. Kolejny filmik. Nie wiem, czy wiecie, wczoraj nagrałam 40 odcinek, także naprawdę jeszcze kilka filmów i będę miała połowę tego mojego nagrywania, tego wyzwania 100 filmów, 100 dni. I dzisiaj przychodzę do Was jakby z kolejnym fragmentem, cytatem z księgi Koheleta, bo mamy to dzisiaj w czytaniach. Wczoraj była mowa o... wczoraj była mowa o czym? O tym, że wszystko jest marnością. A dzisiaj jest mowa o tym, Kohelet mówi o tym, że na wszystko jest czas, że jest konkretny czas na rodzenie się, jest czas na umieranie, jest czas na zbieranie, na rozpraszanie, na sadzenie, na wyrywanie. Także na wszystko pod słońcem ma swój czas i na przykład jeżeli przegapisz czas siania, to później nie będziesz mógł zbierać. Jeżeli czegoś nie nagromadzisz w młodości, jak mówi mądra księga z Pisma Świętego, to nie będziesz miał czego zbierać na starość, prawda? Jeżeli nie włożysz czegoś do banku, nie włożysz... No to już jest śliski temat, bo teraz banki nie są takie oczywiste w swoich zachowaniach i decyzjach. Bo pamiętam jeszcze na marginesie, za czasów mojej młodości, to było nawet takie powiedzenie: masz to jak w banku, czyli na pewno to tam jest, nic ci nie zginie, a nawet jeszcze będzie procentować. A teraz okazuje się, że nadeszły takie czasy, że włożysz coś do banku i tam ci maleje ta kwota, także trzeba też korygować swoje życiowe memy. I jakieś hasła życiowe, które były zawsze pewnikiem, a z czasem stały się już czymś przebrzmiałym, czymś, co po prostu już nie jest prawdą. I powiem Wam na temat tego czasu, bo mówi się, że jest czas rodzenia, czas umierania i taki fakt mi się przypomniał. Autentyczna historia, którą mi pewna osoba opowiedziała, że gdzieś tam u niej w domu na stole leżało Pismo Święte, jakaś książeczka też do nabożeństwa, do modlitwy, z modlitwami. I tą osobę odwiedziła jej znajoma. Młoda osoba, nie wiem ile tam mogła mieć, po 30 może. Także młoda osoba. I jak zobaczyła na stole właśnie tą świętą książeczkę, to powiedziała: ty się modlisz? Ja to będę się na starość modliła. Czyli ona uważała, że ten czas modlitwy to jest na starość, a w młodości to trzeba się wyszumieć, trzeba użyć życia, a nie tam się modlić. No i słuchajcie, autentyczna historia. Ta osoba w krótkim czasie zachorowała na nowotwór i bardzo szybko ta choroba postępowała, dosłownie galopująca choroba, tak ją wyniszczyła, że ta osoba zmarła. Zmarła po prostu w młodym wieku, nie doczekała się tego czasu starości, w którym ona uważała, że dopiero wtedy będzie się modlić, na starość. Kiedyś też, co tutaj sobie zapisałam, takie moje refleksje, że jakby w dzisiejszych czasach ludziom się wydaje, że mogą właśnie w jakiś sposób ten czas pokonać, że może potrafią zawalczyć ze starzeniem się człowieka. Jest cały przemysł tej chirurgii plastycznej, gdzie chirurdzy starają się
właśnie, czy to naciągać jakoś tam skórę, czy wycinać jakieś tam płaty, które zwisają, byle tego człowieka jakoś tak zakonserwować, żeby on nadal wydawał się młody, czy był młody, żeby tak był postrzegany. I ja myślę sobie, że to jest jakiś dobry zamysł Boży, że ludzie się starzeją, że się zmieniają, bo dzięki temu młodym ludziom jest łatwiej znaleźć tą swoją drugą połowę, założyć rodzinę. Po prostu nikt nie jest w stanie ich oszukać, że jest młody, bo oni widzą, że ta osoba już ma swoje lata, już nie nadaje się do tego, żeby założyć rodzinę, żeby mieć jeszcze dzieci. I myślę, że to jest taka, nie wiem, Boża preselekcja, która pomaga też młodym ludziom w miarę szybko zrobić tą preselekcję, w miarę bezpiecznie też zaangażować się uczuciowo z kimś, kto jest odpowiednią osobą, kto nie jest jakimś plastikowym obiektem chirurgicznym czy czymś podobnym. I dzisiaj ludzie właśnie starają się ten czas zatrzymać. Myślę, że kiedyś to było trochę inaczej, że jakby ta natura była czymś oczywistym, ludzie byli z tym pogodzeni, po prostu poddawali się tej kolei rzeczy, że już, prawda, że zakładają rodzinę, potem, że mają wnuki, potem, że się przygotowują na swoje odejście z tego świata. I słyszałam piękne różne historie tutaj z takiego środowiska właśnie zdrowego, bliskiego natury, czyli z takiej miejscowości wiejskiej. Słyszałam o takiej babci na przykład, która miała już 90 lat, a nadal w swoich modlitwach, nadal się modliła, żebym ja tylko dotrwała, żebym ja dożyła, żebym ja szczęśliwie dożyła starości. Jakby to widać było, że ta modlitwa tak weszła jej w krew, że widocznie już od wielu lat się o to modliła i jakby nawet nie zauważyła, że ta starość już przyszła, że ona już właśnie, że Pan Bóg wysłuchał jej modlitwy, że ona dożyła tej starości. Widać było, że dożyła jej w zdrowiu, bo ciągle była na nogach, że ciągle służyła też swojej rodzinie. Także taka piękna historia. Inna historia właśnie też takiego przygotowywania się na śmierć. To też inna starsza pani, która już czuła, że niedługo odejdzie, więc tam wszystko sobie porządkowała w domu. Też przygotowywała się nawet do trumny. Przygotowała sobie ubranie do tej trumny, wszystko tam miała w szafie, wszystko. Rodzina wiedziała, że tam wisi garsonka, w której ona chce, żeby ją pochowano. I też potem zaczęła w swojej rodzinie mówić, że ona tam też jeszcze schowała, no to było wiele lat temu, więc taka rzecz była cenna, że tam gdzieś w tej szafie na dole jeszcze leży mydełko fa. To był taki rarytas w czasie komuny. Mydełko fa, takie pachnące, coś, co do nas docierało z tego bogatego świata zachodniego. I ona prosiła tą swoją rodzinę, że jak umrze, to żeby ją umyli tym mydełkiem fa. Czyli można powiedzieć, zadbała też jakoś bez lęku, w sposób taki naturalny. Myślała o tym, że ona umrze, że ktoś będzie musiał ją umyć, że będzie potrzebne jakieś mydło. Dobrze, żeby ono ładnie pachniało, żeby rodzina też miała komfort jakiś w trakcie, nie wiem, pogrzebu czy tych modlitw, bo tutaj jest zwyczaj odmawiania różańców przy zmarłym. W każdym razie i to jakoś, nie wiem, czy to wnuczki słyszały, czy
bo już babcia pod koniec życia oczywiście już była taka na wpół przytomna, ale to jej się jeszcze przypomniało i mówiła o tym mydełku fa na dnie szafy. I młodzi to jakoś zbagatelizowali dopiero po pogrzebie już, po jakiś czas później, kiedy sprzątali ten jej pokój i też szafę z rzeczy, które tam były, znalazły to mydełko fa na dnie szafy i sobie przypomniały, że faktycznie babcia coś mówiła jeszcze o tym mydełku, a to nie zostało dopełnione. Także takie piękne historie, kiedy jeszcze ludzie, myślę, że dzisiaj jest też wiele takich osób, które w sposób jakby spokojny, naturalny podchodzą do tej kolei rzeczy, do tego czasu rodzenia, umierania, wzrastania, do czasu sadzenia, wyrywania. I tak sobie myślę, no ludzie tak chcą na siłę ten czas zatrzymać. I gdyby tak, teraz jest jesień, już za chwilę, już są żółte liście, za chwilę te liście będą spadały na ziemię. One będą tą ziemię też jakoś użyźniały, ściółkowały. To wszystko jest pięknie pomyślane, to wszystko jest dobre, zdrowe. A gdyby chcieć na przykład, nie wiem, na siłę zatrzymać te liście na drzewach, bo nie zgadzamy się z tym, żeby była jesień i żeby te liście spadały. I co, będziemy przyklejać z powrotem każdy liść na drzewie w momencie, kiedy tam są pączki, bo już się szykują następne liście na następną wiosnę. I to wszystko ma taki zaplanowany bieg rzeczy, właśnie zaplanowany czas jesieni, zaplanowany czas zimy, kiedy to wszystko musi odpocząć. I z tym mi się kojarzy właśnie taka walka, na siłę walka z czasem i też mnóstwo energii na to jest przeznaczane. Widziałam wczoraj, mi mignął filmik taki właśnie o tej chirurgii plastycznej, kiedy no wygląda to strasznie po prostu, kiedy wycinają tutaj skórę, odcinają, naciągają gdzieś tam za... Nie, po prostu koszmar. I tak ludzie starają się ten czas zatrzymać, zamiast się zachwycić właściwie tym planem Bożym, że to ziarenko wrzucone w glebę, ono musi obumrzeć i dopiero z tego powstaje nowe życie. I my też będziemy się budzili do nowego życia i takie kurczowe trzymanie się tutaj tego świata jest czymś nienaturalnym, takim wręcz w tych swoich przejawach różnych karykaturalnym, niepotrzebnym i po prostu wbrew woli Bożej. Także sama o tym myślę, w jaki sposób ja powinnam się też poddawać temu, co Pan Bóg zaplanował, co jest naturalne, oczywiste. Zacząć sprzątać moje rzeczy, gdzieś tam schować mydełko fa na dnie szafy. Śmieję się. No, taka puenta dzisiaj, słuchajcie. I takie moje przemyślenia na dzisiejszy dzień. Znowu Księga Koheleta. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze miłe. Módlcie się za mnie, żebym dotrwała do tych 100 filmów. Nie wiem, jaki Pan Bóg ma zamysł w tym, że mnie w takim kierunku popycha i zachęca. Zobaczymy. Na razie trwam na tej drodze. Dzięki Bożej łasce. To jest czas moich 100 filmów w 100 dni. Także poddaję się Jemu. Z Bogiem. Wszystkiego najlepszego.